A siemanko, witajcie, słuchajcie, mam taką ciekawostkę, bo niedługo pewnie zahuczę o tym w różnych wiadomościach, znaczy w sumie ich nie oglądam, ale mi się wydaje, że niedługo zahuczę połowa Polski albo 1/4 Polski w tym temacie, odnośnie właśnie tak jak w tytule, ale komu należy się dopłata do gazu, właśnie LPG, co jak wiecie, mogliście słyszeć, będzie należało się każdemu, kto ogrzewa tym lub tamtym, czy gazem, pelletem, czy węglem. No, jednak trochę mija się to z prawdą. Dodatek gazowy może ubiegać się każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Abrakadabra, to czary i magia. Czyli ten, który powstaje z gazu ziemnego, lecz jest schłodzony do minus 162 stopni i powstaje skroplony gaz. Ten, który można łatwo przewozić, transportować, jest on po prostu w butlach lub w tych wielkich butlach przydomowych, czy w butlach tych gazowych, wiecie, te jedenastki, co które są, lub te jeszcze większe. No. Tutaj nieźle sobie z tym pojechali, z tego co tutaj mi wiadomo, to mając piec gazowy i używając podłączonych do tego butli z gazem, jest nieliczna ilość osób, która tak robi, no bo to jest w jakimś domeczku, gdzieś na jakiejś działce, to można spróbować tak zrobić, się wtedy przestawia ciśnienia i można z tego tak robić, ale żeby tutaj ogrzewać dom czy mieszkanie, podłączając takie butle lub te duże butle, które są na zewnątrz po 1000, po 2000, po 5000 litrów, i tylko ci będą mogli dostać taki dodatek do tego gazu, te 500 zł. Także hurra, hurra, brawo, brawo, znowu jakieś niedociągnięcie, także moi widzowie dowiedzą się o tym pierwsi i ja tyle na to, posłuchajcie do końca i tyle, po prostu ręce opadają, nie? Będą mogli się starać ci, co będą używać, ale skroplonego gazu LPG. Gaz ziemny nie wchodzi w grę. Nie dostaną dofinansowania te osoby, które ogrzewają mieszkanie gazem ziemnym. O Boże! O nasza! Prawda, pozytywna energia, prawda, no prawda? Wiecie czy nie wiecie? Hahaha.